Nowy stadion Wisły Płock, zdaniem kibiców, koncepcja przebudowy przedstawiona przez ratusz jest przestarzała i niepraktyczna. Płocki ratusz swoją wizję przedstawił w ubiegłym tygodniu. To m.in. wyburzenie starych trybun oraz budynku klubowego, a w ich miejsce budowa trzech nowych w kształcie litery U. To właśnie ten pomysł tak oburza płockich kibiców. Spędzamy tyle czasu na stadionach i tyle już zobaczyliśmy, że nasze zdanie częściowo również się powinno liczyć. Jest to obiekt, który był budowany w takim kształcie w epoce już zamierzchłego socjalizmu. Jedną z największych wad ma być akustyka obiektu, zdecydowanie gorsza niż w przypadku zadaszonych stadionów z trybunami w kształcie litery O. Suchej nitki na wizji ratusza nie zostawia też poseł i zarazem kibic Andrzej Nowakowski. Nieprzemyślana, nieprzygotowana, nieskonsultowana ani z fachowcami, ani z najbardziej zainteresowanymi, czyli kibicami. Prezydent odpiera zarzuty i podkreśla, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Muszą być bardzo szczegółowe analizy, oczywiście jakaś krótka dyskusja z osobami bądź grupami osób zainteresowanymi przyszłością płockiej piłki nożnej i również tego stadionu. Autorem koncepcji przebudowy stadionu jest Zielonogórskie Biuro Architektoniczne Strzelecki. W połowie roku ratusz zamierza zlecić wykonanie projektu technicznego. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych.